Jak będzie w tym nowym globalnym ładzie wyglądała rola Polski? My żeśmy się w konflikt na Ukrainie zaangażowali bardzo mocno i militarnie, i humanitarnie, i politycznie, co jest oczywiście całkowicie zrozumiałe. Ta groźba tego, żeby Rosjanie w przyszłości zaatakowali Polskę i państwa bałtyckie, jest bardzo duża, więc patrząc na to całkowicie racjonalnie, jakby uciekając od emocji, uciekając od tych drastycznych scen, które widzimy, i tych zbrodni, których Rosjanie na Ukrainie popełniają. Czy, stawiając pytanie tak dość otwarcie i brutalnie, czy my jesteśmy jako Polska w stanie ten konflikt wygrać, czy wręcz przeciwnie, jeżeli dojdzie do tego nowego rozdania, nowego porządku, to poniesiemy surowe konsekwencje naszego silnego zaangażowania? Wydaje mi się, że jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby dawać definitywne odpowiedzi na tak sformułowane przez pana pytanie. Jedno jest pewne, mianowicie czasy sprzed agresji rosyjskiej na Ukrainę już nie wrócą. To znaczy nie wrócimy do względnie stabilnego systemu kolektywnego bezpieczeństwa, gdzie gwarantem czy dawcą bezpieczeństwa, jak to się mówi, był Pakt Północnoatlantycki i siły amerykańskie. To już nie wróci. Pojawiają się nowe wyzwania. W ogóle zmienia się cała geografia militarna w tak zwanej wschodniej flanki. Należy już mówić o wschodnim froncie NATO, bo to ulega znacznemu rozszerzeniu, choćby tylko z powodu wejścia Finlandii i Szwecji do NATO, ale przecież nie tylko, bo jest jeszcze kwestia Ukrainy. No i docelowo nie można sobie wyobrazić systemu bezpieczeństwa w regionie bez otworzenia kwestii Białorusi, bo to jest jakby element kluczowy i domykający pewien system. W związku z tym my jesteśmy jeszcze w czasie przejściowym i to, co dzisiaj można powiedzieć, to jest to, że od decyzji, które dzisiaj będziemy podejmowali, znaczy nie dzisiaj, dzisiejszego dnia, tylko w perspektywie tego roku, najbliższych kilkunastu miesięcy, zależy przyszłość relacji regionalnych i relacji międzynarodowych, które będą porządkowały nasze życie i życie naszych dzieci, a nie wykluczone, że i wnuków. Więc w tym sensie Polska, podobnie zresztą jak cała wspólnota Zachodu, stoi przed niezwykle ważnymi decyzjami. Te decyzje mogą być albo podjęte dobrze, albo mogą być podjęte błędne decyzje. To tu jest oczywiste. Czy tam? Tu w Polsce. Dlatego, że wiele, jeśli nie wszystko, zależy od nas, Polaków. Znaczy, a jakie pan ma na myśli decyzje dobre? Na przykład o docelowym systemie bezpieczeństwa. Uważam, że nie da się utrzymać modelu bezpieczeństwa, jeżeli nie będziemy iść w stronę rozwiązań izraelskich, gdzie mamy do czynienia z powszechną służbą wojskową i powszechnym obowiązkiem szkolenia wojskowego. Znaczy, nie możemy myśleć o tym, że państwo z naszym potencjałem demograficznym, nawet współpracujące blisko z takimi państwami jak Ukraina i, nie wiem, Rumunia czy Stany Zjednoczone, będzie w stanie wytrzymać presję rosyjską, państwa znacznie ludniejszego, nie organizując i nie przeorganizowując całego systemu obrony, całego systemu odpornościowego państwa. To dzisiaj to są też doświadczenia Ukrainy. Za bezpieczeństwo odpowiada oczywiście armia i to jest znaczący komponent, ale ciężar prowadzenia wojny ponosi na sobie całe państwo. W tym sensie również całe społeczeństwo. I to, jak system odpornościowy państwa działa, jak jesteśmy uodpornieni na presję o charakterze bezpośrednio agresji kinetycznej, ale nie tylko, bo Rosjanie mają cały wachlarz różnych metod oddziaływania, również poniżej tak zwanego artykułu 5, czyli poniżej wojny kinetycznej, celem destabilizowania sytuacji. To wydaje się dzisiaj wariantem w przypadku Polski znacznie bardziej prawdopodobnym niż otwarta agresja wojskowa. Ale to nie zmienia faktu, że my musimy przebudować nasze państwo. Musimy
skokowo zwiększyć naszą odporność na różnego rodzaju formy wrogiej presji. Coś jeszcze poza powszechną obowiązkową służbą wojskową? Nie, to ja bym w ogóle tego nie przeceniał. To jest ważne. Musimy mieć wyszkoloną rezerwę. Musimy wiedzieć, co robić w sytuacji zagrożenia. Muszą to wiedzieć organy administracji publicznej, organa samorządowe. Każda osoba musi wiedzieć, jak się zachować, jak reagować na zagrożenie. Są plany na godzinę W, prawda? A pan wie, co pan osobiście powinien zrobić, nie. Jeżeli na przykład zaczną rakiety spadać na Warszawę? Nie. Ani pan tego nie wie, ani kiedyś, ja tego nie wiem, ani myślę, że mało kto wie, kiedyś, a musimy to wiedzieć. Kiedyś na przysposobieniu obronnym, ale to lata temu, uczono nas, jak się zachować w przypadku ataku jądrowego. No właśnie, ale takich decyzji czy takiej wiedzy musimy wszyscy nabyć. Musimy wiedzieć, z jakimi rodzajami presji, z jakimi formami agresji możemy się spotkać jako państwo i jako społeczeństwo. My często mówimy na przykład o dezinformacji, o działalności rozmaitego rodzaju farm troli i tych, którzy próbują zakłócić pewien proces podejmowania decyzji, niezwykle ważny w systemach demokratycznych. To jest jedna z tych form zagrożenia, bo od szybkości podejmowania decyzji w demokracji te decyzje z natury rzeczy podejmuje się nieco wolniej niż w państwach rządzących niedemokratycznie, no, zależy tempo reagowania na sytuację zagrożenia. W związku z tym tu mamy bardzo dużo różnych spraw i trzeba o tym zacząć poważnie mówić. Powszechne przeszkolenie, a nie mówię o służbie, przeszkolenie wojskowe jest jednym z elementów tego całego systemu. No dzisiaj moglibyśmy o tym dużo mówić, no nie mamy schronów na przykład. Nasze prawo budowlane umożliwia budowanie wielkich domów mieszkalnych, nawet bez piwnic. Nasze metro warszawskie jest na tyle płytkie, że też nie będzie mogło sprawować, a przynajmniej nie w całości, takiej funkcji, jaką sprawuje metro w Charkowie czy w Kijowie. To, co to oznacza z punktu widzenia zagrożenia, a z tym już się trzeba liczyć, wojennego? To oznacza, że my ani nie wiemy, gdzie się ewentualnie schować, ani nie mamy takich miejsc, ani nie wiemy, jak się zachować, ani nie wiemy, kto za co odpowiada. Podejrzewam, że nawet nie wiemy, prócz telefonu alarmowego, gdzie zadzwonić. No i takich pytań moglibyśmy tu dziesiątki przytoczyć. To wszystko musi podlegać zmianie. Nasi politycy, najważniejsi podejmujący decyzje, muszą wiedzieć, że być może będą podejmowali decyzje w ciągu kilkudziesięciu minut i to będą decyzje o życiu i śmierci wielu osób, a nie będą mieli komfortu długotrwałych, kilkudniowych konsultacji. No, to są realia po prostu wojny. Tego doświadczyła strona ukraińska już pierwszego dnia po tym, jak zostali zaatakowani. Zełenski musiał podjąć kluczową dla przyszłości, jak się okazało później, kraju decyzję, czy zgodzić się na ewakuację z Kijowa, czy raczej zostać. To jest tylko przykład, ale tego rodzaju fundamentalnych decyzji w sytuacji zagrożenia, moim zdaniem zagrożenie będzie narastało, będziemy podejmowali każdego dnia znacznie więcej, nie tylko na tych najwyższych szczeblach, ale też i na tych szczeblach zwykłych obywateli, bo od nas, to też udowodniła wojna na Ukrainie, od każdego obywatela dużo w wojnie zależy. I ostatnie pytanie w tej niezwykle interesującej rozmowie. Czy Polska stała się lokalnym mocarstwem, czy nasza rola, jaką odgrywamy po konflikcie od 24 lutego minionego roku, jest tak istotna, że mamy prawo się tak nazywać i rzeczywiście nasza pozycja tak bardzo urosła, czy to jest tylko takie nasze chciejstwo? Ja myślę, że Polska musi stać się regionalnym mocarstwem. To jest kwestia jeszcze definicyjna, jakie państwo jest mocarstwem, jeśli chce myśleć o spokojnym funkcjonowaniu w perspektywie najbliższych dziesięcioleci. Jesteśmy rozgrywającym w tej chwili? Musimy dążyć do tego, żeby być
istotnym elementem współkształtującym politykę systemu sojuszniczego państw Zachodu. To muszą być nasze aspiracje, ale to nie są tylko aspiracje, żeby siedzieć przy stole, przy którym podejmuje się decyzje, ale też żeby mieć potencjał i zdolności, które uzasadniają nasze miejsce przy tym stole. Bo to nie jest tylko kwestia naszego chciejstwa czy naszych aspiracji, no ale też naszego wysiłku, naszej odwagi podejmowania decyzji, naszej gotowości do ponoszenia ciężarów. Dlatego mówię o wymiarze społecznym tych decyzji, bo w demokracji to musi być zaakceptowane przez wszystkich wyborców. No my po prostu jako Polacy w przyszłości, to już nieodległej, będziemy musieli podejmować decyzję, czy chcemy przeznaczyć część naszego produktu narodowego na bezpieczeństwo, czy chcemy przeznaczyć na politykę socjalną i politykę, że tak powiem, mającą na celu wyrównywanie szans rozwojowych gorzej uposażonych części społeczeństwa. Tu jest niestety polityka albo-albo. To też już widać, te doświadczenia pierwszego roku wojny są takie, że nikt nam tych pieniędzy nie przywiózł. To my musimy własne środki na to przeznaczać, a to oznacza zawsze konieczność niestety bolesnych wyborów. Jeżeli społeczeństwo nie będzie gotowe do podejmowania takich decyzji i nie będzie gotowe akceptować też i kosztów społecznych tego rodzaju decyzji, to te aspiracje do bycia regionalnym mocarstwem albo ważnym podmiotem w układzie sił sojuszniczych Zachodu, no będą ufundowane tylko na chciejstwie i to się nie stanie. To będzie tylko i wyłącznie wyraz naszych być może nieuzasadnionych oczekiwań. A to tak nie działa. W związku z tym ja uważam, że my nie mamy innej drogi niż iść w tę stronę, ale same deklaracje i same formułowanie aspiracji nie wystarczą. My podążamy we właściwym, moim zdaniem, kierunku. Podejmujemy w moim odczuciu słuszne decyzje. To, czego bym jeszcze być może oczekiwał, no to wydaje mi się, że Polacy powinni mieć świadomość być może większą wagi chwili, czy tego momentu dziejowego, w którym się znajdujemy. Dziękuję bardzo. Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji, był moim Państwa gościem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.